Karolina Sobańska Podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. W tym programie pokazujemy różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi: to zależy. Jeśli szukacie codziennych inspiracji, zapraszam Was do mojego nowego podcastu Myśl na dziś. To kilkuminutowe wypowiedzi ekspertów, które pomogą Wam lepiej zacząć dzień. Myśl na dziś czeka na Was od wtorku do piątku na wszystkich platformach streamingowych. Odcinek 276. Zakładam, że jest wśród nas cała rzesza smakoszy, dla których jedzenie stanowi jedno z głównych zainteresowań. Dużo o nim myślimy, rozmawiamy, planujemy i fantazjujemy. Ale czy można kochać jedzenie, mając za sobą historię zaburzeń odżywiania? Czy czynność, która generowała tyle stresu i lęku, może na nowo stać się przyjemnością? Zaprosiłam do siebie cukierniczkę, restauratorkę i autorkę książek Lara Gessler, aby porozmawiać o odbudowaniu wolności i miłości do jedzenia. Dowiemy się, jak nauczyć się zaufania do własnego ciała i trzymać się swoich wartości. Porozmawiamy też o tym, dlaczego popularność dbania o zdrowie może kamuflować ortoreksję oraz dlaczego jedzenie słodyczy może okazać się zdrowsze niż perfekcyjna sałatka. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z Larą Gessler. Cześć, Lara. Cześć. Bardzo jest mi miło Cię gościć i cieszę się, że przyjęłaś moje zaproszenie. O, ja się cieszę. I pomyślałam, że na rozgrzewkę zapytam się, czy ty uważasz siebie za foodiskę albo smakoszkę. Wiesz, co na pewno. Na pewno. Ja w się sensie nie używam nigdy mhm. takich y, sformułowań, ale, ale temat jedzenia zajmuje mi myślę dużo więcej przestrzeni w głowie niż y, statystycznemu człowiekowi na planecie Ziemia. I od zawsze tak jest. się rzeczy bo nie zawsze w domu. Przez śniadanie rozmawiało się o obiedzie, przy obiedzie o kolacji i tak dalej, więc y, mm, dobrze zaplanowane jedzenie jest ważne. Ale myślisz, że to jest tak, jak w niektórych domach rozmawia się dużo o muzyce albo o sporcie. Po prostu w niektórych mówi się o jedzeniu i to jest takie rodzinne hobby? Czy doszukujesz się tam właśnie jakiegoś, wiesz, głębszego sensu? Czy, czy to jest okej, okay, że to jedzenie jest naszym Naszą zajawką domową. Myślę, że to jest super. I totalnie uważam, że to jest tak samo jak z tą muzyką czy, czy sportem. Mhm. Bo, bo u mnie jest podobnie i też za każdym razem jedząc obiad kombinujemy, co będzie dalej, co mhm. przygotujemy, jakie menu będzie na święta i, i to jest jakaś forma po prostu też budowania relacji, jakiejś takiej wspólnej właśnie, wspólnej zajawki i mam wrażenie, że my też mamy w dzisiejszych czasach taką tendencję do doszukiwania się jakichś potencjalnych zagrożeń mhm. w, w naszych zachowaniach, a, a może po prostu zaakceptujmy, że w naszym domu mówi się o jedzeniu i to jest też jakaś forma okazywania sobie uczuć i, i właśnie wymiany jakichś wspólnych... Jest to takie lepiszcze, rodzinne lepiszcze, można powiedzieć. Tak, to prawda, to hmm. prawda. I zawsze się śmieję też, że jak ktoś mówi, że, że jedzenie jest dla niego sprawą. Jak którąś rzędną, mm -hmm. to myślę sobie to, o czym oni w domu rozmawiają, to jakby to, to, o czym ty myślisz? Tak, o czym ty myślisz? Co ty planujesz w ciągu swojego dnia, ale też, no właśnie, bo teraz mówi się, że jest taki, taki boom już od lat w sumie na jedzenie. Ty też pewnie to obserwujesz, no, żyjąc tym i prywatnie, i zawodowo, mm -hmm. że ludzie coraz bardziej interesują się tym, jak jedzą, tym, co zjedzą, mm -hmm. gastroturystyką, jest to coraz bardziej dostępne też dzięki mediom społecznościowym. Czy myślisz, że to też pomaga nam? jeść lepiej? Na pewno, oj, na pewno, wiesz, wydaje mi się, że mm, przestaliśmy się godzić na wszystko, bo jednak, no, pokutowało, y, pokutowały, no, słuszne, słusznie minione czasy, e, na wielu polach pokutowały, bo z jednej strony, e, dla mnie, jako dla e, kucharza, kucharki, cukierniczki, żeby było śmieszniej, e, bardzo się zmieniła y, perspektywa i pojmowanie ludzi, którzy gotują, mhm. bo jeszcze właśnie no, te 30 lat temu było tak, że no, matka czwórkę miała, jednego na nauczyciela, jednego na wojskowego, jednego na księdza, jednego na kucharza, tak żeby każdy był zabezpieczony i żeby nigdy głodny nie chodził. I to nie była, y, to nie był zawód z powołania w większości wypadków, tylko to było zabezpieczenie życia. A dopiero teraz, no, dzięki programom telewizyjnym, dzięki social mediom, w Polsce zaczęto pojmować kucharza jako potencjalnie artystę, tak? I gotowanie jako coś, co może być formą wyrazu, jakąkolwiek tam sztuką. Bo wcześniej tak nie było, więc yy, dzięki temu ten zawód nabrał estymy. Więc to jest bardzo dobra rzecz. I też przez to, że ludzie wymieniają się informacjami, yy, doszło do tego, że po prostu nie, yy, nie zgadzamy się na wszystko. Kucharze z jednej strony zrozumieli, że gotowanie dla ludzi jest formą odpowiedzialności społecznej, czyli tak jak ufasz, że idziesz do lekarza i on ci powie e, tak jak sądzi i tak jak doradzi ci, tak jak uważa najlepiej, że to ci dolega i mu po prostu ufasz, bo wie, że on ma wiedzę, której ty nie masz. To samo jest z kucharzami. Kucharz no ufasz mu, że ci nie daje starego jedzenia, tak? Ufasz mu, że, yy, że cię nie otruje po prostu, nie? A yy, to wcale nie jest takie oczywiste, bo no, też yy, jedzenie i karmienie ludzi stało się bardzo cynicznym biznesem. Więc dlatego ta wymiana, która jest yy, za pośrednictwem social mediów, to jest taki yy, społeczny policjant. I mi się to bardzo podoba, bo po prostu nic nie może ujść na sucho. Yy, więc wszyscy muszą się zachowywać przyzwoicie i to jest fajne. I to działa właśnie w dwie strony i tak samo się napędza, tak? Że mamy ten oddolny ruch, że my chcemy wiedzieć, co jemy i żeby to było jakościowe. Mm -hmm. To słyszą osoby, które nam to jedzenie serwują, i one też chcą nas dalej edukować i serwować nam coraz to lepsze potrawy, czy w ogóle lepszą kuchnię. I to idzie ku czemuś lepszemu, czyli trochę w kontrze do ogromnego szauna fast foody który mamy od dziesiątek lat. Czy mhm. myślisz, że to są takie też równoległe procesy. To są równoległe eksytujące, procesy. Ekscytujące szybkie jedzenie, ale też ekscytujące dobre jedzenie. Wiesz co, bo też, y, też ten, y, ta fastfoodowa, y, ten fastfoodowy trend, on też nie może spaść poniżej pewnego poziomu. Bo też mhm. się zrobili koneserzy wśród fastfoodowców, nie? Już też nie jest tak, że cokolwiek cię zadowoli z baru pod cycem burger z kiszoną kapustą, czy może z kiszoną kapustą, to już teraz super. ale Coś takiego najmniejszego. Tak, <laughs> z kapustą po pekińsku zamiast sałaty i tak dalej, tak jak to drzewiej bywało. Tylko masz po prostu też specjalistów od tego, którzy mówią, no gdzie jest ten najlepszy burger? Czy faktycznie te sieciowe burgery to są te najlepsze? Bo są tacy, którzy absolutnie są zachwyceni, od, od po prostu drwala do drwala ich życie się toczy, i to też jest, do, oni są z kolei rangerami tej swojej niszy. Więc też wydaje mi się, że są, jest dużo więcej norm i to jedzenie. Fastfoodowe jest bezpieczniejsze niż było kiedyś. Mimo, że oczywiście skala i przemysłowość, i jakość mięsa, i tak dalej jest podła, ale przynajmniej jest to w jakichkolwiek ryzach. A, mm. ym, I to daje powiedzmy takie fizyczne bezpieczeństwo, tak jak masz to, że. Ludzie, którzy latają po świecie bardzo dużo, to tak się kiedyś mówiło, że oni często jadają właśnie w, w chainowych restauracjach, dlatego że wiedzą, że przy tak częstych zmianach ich organizm dobrze będzie przyjmował takiego samego hamburgera, niezależnie na jakiej szerokości hmm. geograficznej się znajdują. Więc to wszystko ma jakieś swoje społeczne zastosowanie. Natomiast faktycznie uważam, że temat jedzenia zajmuje nam więcej czasu. E, społecznie niż jeszcze 20 lat temu. A myślisz, że z czego wynika w dzisiejszych czasach ta ekscytacja na punkcie jedzenia? Bo mamy to na każdej płaszczyźnie, tak jak powiedziałaś, I są koneserzy fast foodów, ludzie, którzy fascynują się street foodem, osoby, które chodzą do fine diningowych restauracji czy wszelkie inne niszowe tutaj hasła możemy, możemy mhm. zarzucić i mamy tysiące ludzi, którzy się tym jarają, którzy obserwują tego typu konta, którzy chcą chodzić do tych restauracji próbować. Mhm. Skąd ta ekscytacja? Dlaczego właśnie to jedzenie sprawia, że my jesteśmy tak zafiksowani i tak bardzo wkręcamy się w ten temat? Wiesz co, bo jedzenie dotyczy wszystkich, to jest pierwsza rzecz. Poza tym ze względu na to jak dużo powstaje nowych y, miejsc, nowych restauracji, to trochę jesteśmy myśliwymi tutaj znowu. Czyli ci, którzy pierwsi zobaczą, pierwsi zrobią zdjęcia, puszczą to w sieć. Każdy chce być tym pierwszym przekaźnikiem, złapać to, co jest nowego i podać to dalej, być pierwszym, który zare zarekomendował. No bo de facto w tej chwili, nawet obojętnie, czy jesteś influencerem zawodowym, czy nie, no to mm, cały internet opiera się na handlu rekomendacjami. Więc y, osoby, które. Y, znaczy, myślę, że zajawkę na y, jedzenie podbija, y, podbija ten timing to, żeby właśnie coś wychwycić jako pierwszym, najlepiej coś sfotografować, przekazać to dalej, zrecenzować. Więc wydaje mi się, że to jeszcze podsyca, um, podsyca te spirale jedzenia. Że mm -hmm. z jednej strony potem ktoś, kto kogoś obserwuje, to chce mu powiedzieć, słuchaj, ty to zarekomendowałeś i ja byłem, zgadzam się z tobą. Zgadzam się z tobą, ale ty nie jadłeś tego, a ja jeszcze spróbowałam to i okazało się, że to też jest w ogóle super. Więc... Dzięki jedzeniu możemy podtrzymywać dialog mhm. też dużo żywszy w mediach społecznościowych, taki, który dotyczy właśnie wszystkich. Właśnie, ale i dialog z tymi osobami, które gdzieś tam podziwiamy i z których zdaniem się liczymy, ale też dialog ze sobą nawzajem. To jest też forma utrzymywania relacji, bo jeśli wszyscy mówią o jakiejś restauracji, bo to jest jakaś powszechna, powszechny obiekt zainteresowań, no to ty mm -hmm. też chcesz pójść i spróbować i trochę mm -hmm. nie wypaść z obiegu. Więc tutaj mamy bardzo dużo różnych płaszczyzn, na których my no, potrzebujemy się tego jedzenia jakoś trzymać, być na bieżąco, plus każdy z nas... Musi jeść, więc mm -hmm. jest to też na pewno czynność po prostu konieczna. konieczna i powtarzalna, i mamy wybór, co z tym zrobić yy, kilka razy dziennie. Jak dobrze wydać kalorie? Tak, tak. Ja zawsze mówiłam, że do kalorii trzeba podchodzić jak do pieniędzy, czyli czy warto wydać, czy nie warto wydać, i na co? No właśnie, to jest to. Tak, to jest to uczucie, kiedy jesteś na przykład w restauracji średnio zadowolona. Mm -hmm. Nie wiem, czy się utożsamisz, i, i myślisz sobie wtedy, że zmarnowałaś miejsce w brzuchu. Totalnie. Jezus, jakie to jest straszne uczucie. Naprawdę, naprawdę, no to jest podłe. No i ja wtedy prowadzę ze sobą rozmowę i mówię: Karo, to jest tylko pizza. To jest tylko pizza, i, i zapomnisz o tym jutro, szczerze mówiąc. Jakby już nie będziesz wracać do tego momentu. Teraz jest ci przykro. Ani i do tego miejsca. Tak, tak. Ups. I, I właśnie powiedziałaś, że to jedzenie nam zajmuje tak dużo tego miejsca w głowie ogólnie, kolektywnie, powiedziałaś też o sobie, że dla ciebie ono jest jakimś tematem, który jest wiodący w ciągu dnia. Czy uważasz, że jedzenie może być dla nas za ważne? W takim rozumowaniu, jak teraz widzisz siebie dzisiaj. Wiesz co, no na pewno może być na wielu polach za ważne. W sensie może być chorobliwie za ważne, ale to tak jak w sumie wszystko może dla nas być chorobliwie za ważne, kiedy po prostu przesłania ci funkcjonowanie takie codzienne, nie? I zaważa w jakiś sposób na twoich e, relacjach, więc wtedy zdecydowanie. Mhm. Nawet wiesz, odnosząc się do tego przykładu sprzed chwili, tak, jeżeli niesmaczny posiłek w restauracji jest w stanie nam zepsuć humor, co potencjalnie rzutuje na to, jak się odezwiemy do osoby obok, mhm. no to pytanie, czy to jest tego warte i czy w ostatecznym rozrachunku to jedzenie nie miało zbyt dużej władzy nad nami w danym momencie, choć mhm. to była niewinna sytuacja, bo po prostu mhm. jesteśmy zadowolonym klientem, który ma ochotę na przepyszną pizzę, a nie na suchą pizzę z niedoprawionym Czymś. No tak, ale w efekcie może to spowodować, że się, siedzisz sobie z drugą osobą, która jest bardzo zadowolona ze swojego makaronu, i możesz to zrobić dwojako, możesz się albo swochować i po prostu odsunąć tą pizzę, co spowoduje, że druga osoba będzie musiała nie wiem, jeść, nie jeść, podzielić się z tobą. Co ma zrobić? Ogólnie przeszkodzisz w jakiś sposób A, No w tak. Jego czy, no zachowasz się niegrzecznie. Tak. No taki jest efekt, nie, bo jednak musisz patrzeć na sytuację szerzej, nie tylko na siebie. No, albo możesz podziubać, udając, że jesz, i dopiero wyka wykazać swoje niezadowolenie pod koniec tej sy sytuacji, że jednak to nie było to, o co chodziło. Więc wydaje mi się, że kiedy jesteśmy zbyt przywiązani do jedzenia, to czasami może nam to przysłonić po prostu kulturę osobistą. A jaką rolę pełni jedzenie w Twoim życiu teraz? Mm, wiesz co? No, jedzenie na pewno mnie konstytuuje, bo ja się z jedzenia wzięłam. I jest tym, co, co pozwala mi się też rozwijać twórczo, więc dla mnie to jest, to jest moja glina do dolepienia. Więc ja to też przez to lubię, że, że dla mnie jest to ta forma wyrazu, w której ja się spełniam. Poza tym mam też to poczucie, że to pozwala mi budować bardzo ważną relację właśnie z moimi e, obserwatorami. Bo dla mnie, to jak ja na przykład nie wiem, konstruuję przepis, to ja zawsze mówię, że każdy przepis staram się naprawdę rozłożyć na czynniki pierwsze, żeby on każdemu wyszedł, bo ja w ogóle nie rozumiem tej filozofii niektórych kucharzy, jakiejś zaborczości na wiedzę, że ja tutaj coś przeinaczę, jakiś jeden składnik go nie dodam, żeby komuś Sekretna przypadkiem, receptura. bzdura totalna, żeby komuś przypadkiem tak dobrze nie wyszło jak mi. Mhm. Jesteś kucharzem, który się tym zajmuje zawodowo. Mo, tak jakby i tak masz więcej techniki, i tak masz więcej, yy, więcej doświadczenia w tym. Więc nie bój się, a dla mnie to jest mało tego. Jeśli ktoś mi ufa i jemu wyjdzie, to znowu zacieśnia się ta nasza relacja właśnie oparta totalnie na wzajemnym zaufaniu i przez to on sięgnie po następny mój przepis. I ja mam wtedy wpływ na... Jego życie domowe, na jego relacje w domu, na to, że ten gość czy ta babeczka będą zadowoleni z siebie, przywitają swojego partnera z uśmiechem, chętnie poczęstują dzieci śniadaniem, coś im się uda, po prostu. Jak możesz narażać kogoś na to, że mu się coś nie uda? To jest przepotwornie podłe. Mhm. Więc dla mnie to, że ja daję komuś przepis, który jest tak szczegółowo napisany, żeby na pewno mu wyszło, to jest. Yy, Moja, to jest budowanie tej mojej głębokiej relacji z tymi ludźmi i to mi daje gigantyczne poczucie sprawstwa i szczęścia po prostu. A ty wierzysz w to, że ktoś może naprawdę nie umieć gotować? Wiesz co, wierzę w to, że ktoś jest tak daleki od swojej intuicji. Mhm. Bo moim zdaniem to jest to, że po prostu nie miałeś czasu pobyć sam w kuchni, może nigdy nie miałeś okazji po, popatrzeć na innych ludzi, jak gotują, bo to jest tak naprawdę, wyobrażam sobie, że może być jakiś wielki strach przed gotowaniem, przed potencjalną porażką, przed tym, że tam się wszystko dzieje i ty musisz reagować na to, co się dzieje. Wyobrażam to sobie, że to może być paraliżujące, ale do, do gotowania czasem trzeba odpiąć wrotki troszeczkę. Ale z drugiej strony, kiedy podążamy za przepisem szczegółowo, krok po kroku, to ta praca jest taka dosyć odtwórcza, więc mnie to zawsze zastanawiało, jak ktoś mówi, że nic mu nie wychodzi, to zastanawiam się, czy ta osoba improwizuje bez doświadczenia, czyli tak jak mhm. powiedziałaś, ktoś nie ma styczności z tymi wszystkimi zjawiskami, przemianami, dodatkami, smakami i mhm. efektami, mhm. więc trudno, żeby mu... Coś wyszło, kiedy mm -hmm. po prostu improwizuję, ale w momencie, kiedy podążamy za instrukcją, to jest duża szansa, że zaczynając od jakichś takich całkiem bazowych przepisów, to mm -hmm. jednak coś smacznego nam się uda. To znaczy, wiesz, to tutaj też bardzo zależy, bo jeśli ktoś faktycznie nie umie gotować, dużo lepiej, żeby zaczynał od cukierniczych rzeczy, ja bym o. powiedziała. I od rzeczy w ogóle takich pieczonych. To Dlaczego? Jest, to jest mega ciekawe. Wiesz co, dlatego, że mm, przepisy cukiernicze na ciasta, no bo już sobie, wyjdźmy z kremów. Załóżmy, że po prostu bazowe ciasto w stylu, tam, co chciałam powiedzieć, keks, keks to jest bardzo trudne ciasto, więc nie. W stylu jakiś tam cytryniak czy cokolwiek tego typu. To są ciasta, które faktycznie, ich receptury są tak złożone, że efekt końcowy będzie taki, że powiesz: OK, to jest dobre. Mhm. Możesz się tam wahać między fantastyczne, dobre, ale na pewno będziesz in plus co do tego, jak to wyjdzie. Um, jeśli przepis jest ok. Natomiast jeśli chodzi o słone rzeczy, to pole naszej percepcji, jeśli chodzi o to, czy coś jest za słone, za mało słone, musisz to doprawić. Jeśli ktoś nie ma doświadczenia w przyprawianiu, to może mu po prostu nie smakować. Bo możesz zrobić przepis na super ratatouille, tylko, że dla ciebie to jest oczywiste, że ty pod koniec, nie wiem, dodasz trochę więcej octu jednak, bo dojdziesz do wniosku, że coś tam za bardzo odparowało. Może dosłodzisz, yy, może dosolisz, może dodasz trochę tabasco, bo po prostu zrobisz to pod swój smak. Bo ze słonymi rzeczami tak jest. One muszą tobie pod koniec smakować. A jeśli ktoś to ugotuje i pod koniec mówi, mm, no warzywa takie, mm, bez rewelacji. No bo nie wykończyłeś tego. Słone przepisy wymagają wykończenia, a wykończenie wymaga pewnego doświadczenia i zaufania sobie. I tutaj jest ten problem, że jeśli w takim przepisie podążasz krok po kroku, no to możesz być rozczarowany pod koniec, bo to nie będzie wykończone. I też właśnie jak mówiłaś o wypiekach, o słodkich rzeczach, o ciastach, mhm. to tam podążenie za przepisem jest zwykle kluczowe. Jeżeli nie odmierzysz tak. dobrze składników w cukiernictwie, to ci nie wyjdzie. Więc to też uczy takiej dyscypliny na start, że moment, zanim zaczniesz tutaj szaleć, mhm. to najpierw naucz się struktury, i pewnej no to jest, to jest chemia, to jest chemia, więc tak, no tutaj kiedy mówimy o składnikach czynnych w stylu drożdże, proszek do pieczenia, soda, no to tutaj to jest duża różnica, czy to będzie pół łyżki czy łyżeczki, no to tak, może być to zjadliwe bądź niezjadliwe. Ale to jest też ciekawe, bo nam się wydaje, że te słodkie wypieki są trudniejsze i za nie się zwykle nie bierzemy. Gotujemy właśnie wszelkiego rodzaju potrawy słone, ale nie ciasta, to nie. A to się okazuje, że to, jest, to może być o wiele bardziej do zrobienia, niż nam się wydaje. Na pewno te, te podstawowe próg, oczywiście. Tak, próg, próg wejścia uważam, że jest gdzieś tam mniejszy, jeśli właśnie nie masz wyrobionej tej intuicji kulinarnej. Bo też z drugiej strony, em, pamiętam, że jak zaczęłam robić torty, takie na zamówienia, to mówię, okej, okay. To jest coś, co puszczasz dalej, czego w życiu nie spróbujesz, mhm. bo tort jest zamkniętą całością. Tak. Czyli nie wiesz, wypuszczasz to dalej, próbowałeś kremu, biszkoptu może jak coś się obsypało, czy tam jak robiłeś jakieś skrawki, coś zostało. No ale tort potem pracuje samodzielnie. Pracuje krem z nasączeniem biszkoptu, z tym, co jest na zewnątrz. On się tam musi przemacerować. I on żyje swoim życiem trochę, a w życiu go nie spróbujesz. Więc yy, no, to jest ciekawe. To już wymaga tego wyrobienia mm -hmm. już potem, nie? To mi przyszło do głowy, że można wtedy zrobić dwa torty. Mm -hmm. Próbować tych rzeczy równolegle kiedy tamten jest już robiony na zamówienia, a ten jest robiony na testowanie, ale jak powiedziałeś, że on na siebie pracuje potem przez na kolejne godziny, no to niestety, jeżeli go wysyłamy i on już jest poza, poza nami, to nawet to, że spróbujemy tego równoległego, niewiele zmieni. No nie, to już poszło. Możemy się nauczyć czegoś na podstawie tej wersji. Tak, czy znaczy oczywiście już potem, jak się tak jakby spróbujesz sobie jeden, no to potem już wiesz mniej więcej, jak tamten będzie smakował, no nic ci nie zaskoczy. Mm, ale no, efekt jest taki, że tego nie spróbujesz, tak jak maj, mają wszystkie sekcje kuchenne słone. Czyli, że każdy żurek spróbujesz, każdy tam, wiesz, bulabezę czy cokol cokolwiek. No, wszystko przejdzie przez Twój język, zanim trafi do gościa. No tutaj już tak nie jest. Czy gotowanie i karmienie ludzi jest dla Ciebie bardziej ekscytujące niż próbowanie i jedzenie? Ekscytujące, tak. Myślę, że bardziej. Mimo, że y, próbowanie potrafi mnie absolutnie doprowadzić do płaczu. Y, ja mam po prostu, jakbym była zakochana, ja mam takie stany rozedrgania. Y, ale jednak jak kogoś karmię, to chyba właśnie to poczucie odpowiedzialności i te moje emocje włożone w to gotowanie powodują, że, y, że dużo bardziej mi zależy. Mhm. Po prostu, więc chyba dlatego tak jest. No a jak karmisz siebie? Mówiąc stricte o jedzeniu, już nie metaforycznie. Mm -hmm. <laughs> Jak karmię siebie, wiesz co? Intuicyjnie. Intuicyjnie, ja bardzo intuicyjnie jem. E, miałam tak, że w sumie na przykład słodyczy nie jadłam od dzieciństwa, aż do momentu, kiedy zaszłam w ciążę z Neną, kiedy zaczęłam jeść słodycze i w sumie jeszcze nie skończyłam, nie? Cały czas jem. Okej, jest że za dużo i w sensie nie za dużo, że coś tam mi się z, dzieje ze mną. Ale już mówię, dobra, może Candida, inne takie sprawy, może trzeba jednak przyhamować, bo po prostu za dużo cukru to też nie jest dobrze, tak? Eee, więc. Dla ty... się prowadząc cukiernię nie, nie jest cukru, myślisz? No, udawało mi się przez wiele lat. Ale ym, nie, musisz mieć łączność. Chodzi o to, że no możesz wszystkiego spróbować, nie musisz koniecznie jeść całego, nie? Więc to jest bardziej kwestia tego. Ym, i musisz mieć podłączenie, musisz mieć podłączenie pod to, co się dzieje, musisz się cały czas w tym wyrabiać, musisz dyskutować y, z ludźmi, z którymi pracujesz. I to jest też y, y, bardzo ważny element, który mnie też y, bardzo cieszy. I no, tak, Jara, nawet powiedziałabym. Ale mówisz też otwarcie w różnych wywiadach o swojej historii związanej z zaburzeniami odżywiania. Mhm. Czy myślisz, że teraz. Inaczej podchodzisz do jedzenia, w takim znaczeniu, że jesteś osobą, która właśnie je intuicyjnie i, i, i przeszłaś taką drogę 180 stopni zmiany, gdzie, gdzie jesteś pogodzona z tym, jaką właśnie rolę gra jedzenie dzisiaj w Twoim życiu? Na pewno jestem bardziej świadoma. Na pewno też mogę powiedzieć, że wszelkie zaburzenia odżywiania to jest. Moim zdaniem, to jest jak alkoholizm. To już masz w głowie i to będzie z Tobą do końca życia. Natomiast ja przestałam w ogóle. Na wszystkich polach życiowych przestałam planować. I to mnie bardzo wyzwoliło, bo to spowodowało, że nie mam oczekiwań. A jak nie ma oczekiwań, to nie ma rozczarowań. I w tym wypadku właśnie dużo bardziej idę w stronę, w stronę intuicji i sobie na to pozwalam. Więc wyrobiłam sobie w sobie to, że wiem, że moje ciało wie lepiej. I pozwalam mu na to. Więc to jest ta duża różnica, która nastąpiła, a kiedyś to się przede wszystkim opierało na planowaniu i na tym, żeby nic poza ten schemat nie wyszło, tak? Mm. Czyli takie jakby zupełne ignorowanie tego, co się dzieje w moim ciele. Ale w jaki sposób pozbawiłaś się tego, tej potrzeby planowania i właśnie zaufałaś sobie? Bo zakładam, że to był długi proces. Wiesz co, to był długi proces. No tak jakby z choroby w takiej aktywnej formie, Wyszłam przede wszystkim przez lęk przed tym, że pogrzebie moje możliwości na zajście w ciążę, a na tym mi zależało najbardziej na świecie, mhm. mimo że wtedy to absolutnie nie był czas na to, no ale chodzi w jakiejś tam perspektywie, no bo oczywiście już mi tam siadła gospodarka hormonalna mm, i no to tak, plus trochę postawiłam na sport, który też mnie rozgrzeszył mhm. z jedzenia, Um, I tak gdzieś tam ta droga się zaczęła, ale też potem było tak, że przez to, że um, jak już zaszłam w ciążę, bo myślę, że gdzieś tam jakaś kontrola była jeszcze, w sensie kontrola, po prostu myślenie o tym, tak? No tak, jak jest chyba u większości ludzi, chyba. Czyli, czy na pewno mogę powiedzieć u większości dziewczyn, czyli o, no dobra, no nie, no już tego to nie zjem, bo to, nie wiem, tłuste, a to znowu już dzisiaj rano jadłam coś tam słodkiego, to może już nie. Więc tego typu, e, tego typu zachowania były i to mi się gdzieś tam utrzymywało. Mm, ale jak zaszłam, wiesz co, jak zaszłam w ciążę, to to już była trochę taka wisienka na torcie tego wszystkiego, bo ja od, od zawsze wiedziałam, że chcę bardzo intuicyjnie podchodzić do, do kwestii właśnie y, ciąży, porodu, wychowywania, y, więc ja wtedy byłam totalnie skupiona na tym, co się dzieje w moim ciele i jakie są sygnały z niego płonące, płynące i poszłam sobie za tym. I to mnie gdzieś tam bardzo wyprowadziło, ja po prostu zaufałam procesowi, który się działo. I... I uważam, że dobrze na tym wyszłam, bo yy, mimo, że się potrafiłam katować nieprawdopodobnie na przestrzeni lat, to nigdy tak dobrze się nie czułam ze sobą jak w tej chwili, mimo że no, urodziłam dwójkę dzieci. Uważam, że nigdy nie wyglądałam tak dobrze. W takim sensie też nie mówię fizycznie, fizycznie, ale takie chodzi o takie wewnętrzne glow, które widać zewnętrznie, nie? że po prostu. Mimo tych kilku lat więcej, kilku zmarszczek więcej. Yy, I tak dalej to i większej ilości luźnej z góry na brzuchu, to, yy, to po prostu yy, jest mi lepiej ze sobą. Jestem w dużo lepszym miejscu niż byłam kiedykolwiek. Ale to jest niesamowite, nie? że ciąża pokazała ci, do czego zdolne jest twoje ciało, kiedy ty nad tym nie masz żadnej władzy logicznej. Mhm. I zobaczyłaś, że o oh, wow, to chyba jednak mogę zaufać też w kwestii. Czegoś mm -hmm. tak prozaicznego jak jedzenie, skoro stworzyłam człowieka i wszyscy jesteśmy zdrowi. Mm -hmm, mm -hmm. Tym bardziej, że właśnie y, do tego się w ogóle no, sam poród sprowadza, żeby. I to była jedna z pierwszych rzeczy, jakich się dowiedziałam, bo bardzo się przygotowywałam do, do tego, chciałam wiedzieć możliwie dużo. Ale wszystko, czego się dowiedziałam, mi, mi powiedziało dobrze, tak jakby ty to wiesz, bo kobiety to wiedzą od setek tysięcy lat, nie? Więc go with the flow. Więc musiałam dużo poczytać, żeby wrócić do, do, do tego. I też no, chociażby sam poród jest taki, że właśnie logikę, której tutaj słusznie powiedziałaś, musisz wyłączyć, bo wszystko przepływa dobrze i płynnie dopiero wtedy, kiedy się oddasz tej starej korze mózgowej, czyli po prostu wrócisz do swoich zwierzęcych pierwotnych jakichś takich instynktów, a nie będziesz próbować planować i bo to wszystko pod, podbija adrenalinę, która wstrzymuje akcję porodową, i tak dalej, i tak dalej. Więc to tak naprawdę mi to Dula powiedziała, z którą się spotkałam pierwszy raz, jak byłam w ciąży. Ona mówi: Jak oglądasz sobie na YouTube, jak wyglądają porody, to tego nie oglądaj, oglądaj, jak rodzą zwierzęta, bo tak powinniśmy rodzić, nie? To, wow. to nie przypadkiem koty idą sobie yy, w ciemny kąt w szafie, bo to jest to. Nie przypadkiem też kobiety rodzą w nocy kiedy jest im ciepło, bezpiecznie, są przy swoim partnerze, bo wtedy to wszystko pracuje, nie? Wow, ale właśnie powiedziałaś, że z, z zaburzeniami odżywiania jest trochę jak z, na przykład z uzależnieniami, że to zostaje w nas, te mechanizmy gdzieś tam w nas siedzą i mhm. pewnie w zależności od tego, w jakiej jesteśmy kondycji, to one mogą się aktywować mhm. i sobie przypomnieć um, o swoim istnieniu. Czy miewasz takie momenty Teraz, i już obserwujesz, kiedy cię nachodzą, jakiegoś rodzaju myśli czy takie odpalają ci się właśnie stare, stare schematy. Wiesz, co, jak miewam jakiekolwiek zakusy w tym kierunku, to mam takie. że naprawdę bym chciała w tej chwili tak zniszczyć swoje życie. W sensie dać taką nadrzędną narrację do wszystkiego, co robię i przeżywam. I odpowiedź brzmi nie. Więc tym bardziej, właśnie, że. Efekt wszystkiego, co robię w tej chwili, jest dużo fajniejszy niż było wtedy. Poza tym wtedy byłam sama. Uważam, że w ogóle to jest bardzo samotny rodzaj mhm. zaburzenia, choroby. Nie? Lepiej też może, żeby tak było, bo wszystkie grupy wsparcia takie wsparcia pro, nie wsparcia, żeby, żeby sobie dobrze z tym poradzić i się wyleczyć, tylko no, jednak jest też bardzo dużo w internecie miejsc, gdzie możesz sobie się ponapędzać z koleżankami, żeby, żeby po prostu iść jeszcze bardziej w dół. Mm, całe szczęście to nie moje czasy. No to no właśnie, właśnie, brzmi to strasznie. No, ale tak, tak. Są takie rzeczy, to jest przede wszystkim no, niebezpieczne mhm. dla, dla młodych dziewczyn, nie? które no, znajdują powierników e, swojego sekretu. E, Laski, które mają to samo i idą w to samo. Więc, yy, no to jest, to jest niebezpieczna gra. Mhm. Ale właśnie ten dialog ze sobą i to porównanie, przypomnienie sobie, jak się wtedy czułaś, tobie pomaga? To jest coś, co byś też powiedziała osobom... Tak, która może absolutnie w mi to pomaga. Sytuacji? W sensie... Ym, nie chcę... To jest trochę jakbyś, nie wiem, miał kochanka. Masz jakiś sekret przed światem. To jest w ogóle jakaś poroniona sytuacja. W której, no, w ogóle uważam, że naraża cię to na bardzo dużo yy, właśnie samotności, jakiegoś ostracyzmu, yy, cierpienia. Yy, I nie warto w ogóle coś, coś takiego utrzymywać, więc trzeba, trzeba żyć transparentnie i wydaje mi się, że yy, to bycie transparentnym jest tak dla mnie urzekające. Nie? Że cieszę się, że że mam wszystkie karty wyłożone i że żyję w zgodzie ze sobą, nikogo nie oszukuję, nie okłamuję. E, wiem, że mam dzieci, które też na mnie patrzą, córkę, która na mnie patrzy, co jest też gigantyczną odpowiedzialnością. Więc e, to, to wszystko się tak wiesz, przewartościowało, nie? A pomogło ci to, że powiedziałaś na głos o tym, co przeżywasz i przyznałaś się po prostu przed bliskimi, że masz zaburzenie odżywienia? Wiesz, co wtedy to nie. Wtedy mhm. to w ogóle Boże, kochany, żeby się wszyscy od ciebie otrzanili, bo generalnie to, znaczy to, to. Niestety to pada człowiekowi na głowę po prostu. Um, ale wtedy to nie. Ja miałam poczucie, że, że wszyscy się czepiają, że ja wtedy już byłam taka bardzo samodzielna i bardzo chciałam stanowić o sobie, bo też byłam wtedy prawie, prawie niezależna finansowo. No, prawie jeszcze wtedy, prawie. I w ogóle mi się nie podobało, że ktokolwiek ma się mieszać w moje życie. Tym bardziej jakieś osoby, które no, są z mojej rodziny, a w tym życiu nie są od dawna, w sensie nie brały aktywnego udziału, i nagle teraz mi wszyscy wchodzą z butami w moje życie i mówią mi, co ja mam jeść. No to w ogóle absurdalna sytuacja, która wiąże się z reakcją zwykle na, na takie zachowania jest po prostu agresja, bo bronisz swojego. Um, więc ja pamiętam, że wtedy też kazałam się wszystkim w ogóle usunąć, odłączyć, usunąć. Powiedziałam: dajcie mi dwa miesiące, jak ja sobie nie poradzę za dwa miesiące, to będziemy rozmawiać o bardziej ustrukturyzowanych działaniach w stylu jakichś tam ośrodkach czy coś tam. Um, no i oczywiście podeszłam do tego bardzo metodycznie <grym> czyli ortorektycznie nadal czyli sobie wprowadziłam po prostu jednego loda dziennie dodatkowo. Nie? I... Ale potem to rozmasowałam, dodając właśnie jeszcze Czyli trochę kontrolowany sportu. powrót do tak, normy. Tak, or ortorektyczny, nadal, totalnie. Potem sobie dodałam trochę sportu i byłam w stanie gdzieś tam to przejść. Plus jeszcze yy, miałam mamę mojej przyjaciółki, która, yy, która też była lekarzem, bo była takim typem mamy, która się w nic do końca nie mieszała, do której zawsze mogłeś przyjść, ona nie była oceniająca. Yy, taka bardzo liberalna mama. Więc wszyscy ją kochali. I ona też miała przyjaciółkę, która chorowała na anoreksję, która z kolei to ciekawa sprawa, bo ta anoreksja jej się uaktywniła po urodzeniu syna, kiedy już miała ponad 40 lat. Okay. I wtedy dopiero zaczęła chorować, bo po prostu złapała gdzieś tam obsesję odnośnie powrotu do formy jakiejś takiej, nie? mimo że to nie była jakaś fitness ani nic takiego. No ale to jej się wtedy uaktywniło, więc, więc ta mama mojej przyjaciółki była dość blisko tego kłopotu. I ja też wiedziałam, że ona jest osobą, z którą ja mogę pogadać i która nie będzie próbowała mnie zaszczuć w jakiś sposób. Nie czułam, że ona em, jakoś dybie na moją wolność. Czyli nie chciała Cię na siłę zmienić. Nie, nie chciała i mm, wiedziała, że ja ją wysłucham. I też wiedziała, że to ma dużo większą wartość niż walczyć tutaj z młodym gniewnym, który ma. No ma swoje gdzieś tam zasady i tutaj siłowe działania nigdy nie pomagają, bo zarówno anoreksja, jak i ortoreksja to jest trochę inaczej w przypadku bulimii z tego, co ja wiem, są o kontroli mhm. i paradoksalnie my kontrolując sytuację oddajemy całkowicie kontrolę jedzeniu. I mhm. temu stylowi życia, nie? że nam się wydaje, że my mamy tutaj władzę, a, a de facto jesteśmy trochę niewolnikami, oddalamy się od reszty świata. Mhm. I, I to jest chyba takie najsmutniejsze w tym wszystkim, że nawet nie dostajemy tego, o co nam chodziło od samego początku. No, poza tym, wiesz, no, zależy też, jaki ktoś ma podłoże, tak? Bo mi na przykład nie chodziło o to chudnięcie, mhm. mi chodziło o, o bycie bardziej mhm. zdrowym, ale też wiem, że dziewczyny, o którym chodzi o chudnięcie, no to to jest, to wiesz, no ważysz te 60 kilo, też ważysz 55, dojdziesz do 55, no to wiesz, no czemu nie 50, dojdziesz do 50, mówisz, no to czemu nie 45. I to nie ma końca. Mhm. Tak jakby to jest wyrok śmierci. Po prostu. Więc yy, to jest taka, no, yy, nienasycona yy, choroba. Więc na tym polega całe ryzyko, dlatego jest tak ważne, żeby jednak być blisko, bo uważam, że takie działania bardzo siłowe tu mogą nie poskutkować, tylko trzeba po prostu starać się nawiązywać dialog gdzieś tam z taką osobą, bo ja na przykład po, tej, po tym wszystkim miałam taki, taką złość na niech jeszcze miałam te 20 parę lat, i na ludzi, którzy byli chorzy, to po prostu wiem, głupi są. Po prostu głupi są. Ja też głupia byłam, i miałam złość mhm. na to, że w ogóle uważałam, że się nie da porozmawiać, bo, bo no, ja pamiętam swoją agresję. Nie wyjdziesz tak jakby z tego, bo po prostu i tak nie przetłumaczysz takiej osoby. Jeśli tego nie ma wewnątrz, uważam, że zawsze trzeba się odnosić do wyższych wartości, które ta osoba wyznaje, tak? W moim przypadku były to dzieci, ale to też. Nie osoba, która mnie wzięła za habety i mi powiedziała, teraz musisz zjeść całą pizzę albo teraz musisz zjeść cały makaron. I tak przez następny y, tydzień, tylko była lekarka, która mi powiedziała, wie pani, no takie pani hormony słabo działają i to może się fatalnie skończyć. I ona nie chciała, ona nawet się nie pytała, czy ja mam jakieś zaburzenia, na pewno widziała. Natomiast ona po prostu mi powiedziała, jaki jest efekt tego, co ja robię. I to mi dało więcej do myślenia niż tabun ludzi, którzy na mnie naskoczyli, próbując natychmiast zmienić moją sytuację fizycznie. Czyli potencjalnie każdy z nas, jako osoba, która choruje, może mieć taki moment, w którym po prostu zapali nam się taka wielka lampka ostrzegawcza mhm. i się obudzimy z tego i zrozumiemy, że idąc dalej w tę stronę ze swoim życiem, no, będziemy mieć taki skutek, jak już, na który już pracujemy, ale jeżeli mhm. chcemy żyć tak, jak wygląda, nie wiem, nasza wizja, czy posiadania dzieci, czy mhm. dowolna rzecz, o której, o której marzysz. Chociaż w przypadku kobiet to jest, uważam, bardzo ważny i Aspekt. powszechny argument. Mhm. I ja pamiętam, że też przed wieloma laty, kiedy zmagałam się, znaczy tak jak powiedziałaś, uważam, że zaburzenia odżywiania są z nami na zawsze, ale kiedy miałam, byłam w słabym stanie, mhm. to pamiętam, że, że to mnie też przebudziło, pomyślałam, no dobra, czy chcesz zaprzepaścić swoją przyszłość jako potencjalnej mamy? Nawet nie marzyłam też, żeby być mamą, tylko mm -hmm. pomyślałam, że jakby chciałabym mieć taką opcję. Mm -hmm. I, I wtedy stwierdziłam, że dobra, no to coś trzeba będzie zrobić. I, i, i tak jak powiedziałaś, że wtedy to pięknie nam przechodzi w, w ortoreksję, bo, bo ortoreksja jest w ogóle, wydaje mi się, takim tematem bardzo powszechnym w dzisiejszych czasach, bardzo skrzętnie ukrytym, mm -hmm. bo bardzo wiele działań ortorektycznych jest tak gloryfikowanych w społeczeństwie Absolutnie. I, i dbanie o zdrowie jest bycie przykładnym obywatelem, więc tutaj można bardzo łatwo tkwić cały czas w zaburzonym relacji z jedzeniem, mhm. z dobrymi wynikami badań, z super zdrowym wyglądem i fantastycznym lifestylem, nadal mając w głowie po prostu szambo. Mhm. I, mhm. I, I to jest coś, co mnie przeraża i nad czym też staram się pracować, bo no, sygnały ze świata są bardzo kuszące, tak? Mm -hmm. I właśnie te wszystkie zachwyty nad, nad idealnymi rutynami i talerzami, yy, no, są formą gratyfikacji. Mm -hmm. Więc ym, pozwalając sobie na tę dygresję, powiedz mi, dlaczego, dlaczego tobie zależało na tym, żeby być zdrową? Bo powiedziałaś, nie chodziło ci o kilogramy, tylko chodziło ci o zdrowie. Wiesz co, bo ja yy, bardzo chciałam już żyć sobie samodzielnie bo się wyprowadziłam no, tam z mojego domu rodzinnego w klasie maturalnej, w sensie nie rodzinnego, wyprowadziłam się od mojego taty, jak byłam w klasie maturalnej, więc chciałam żyć sama. Miałam już wtedy chłopaka dużo starszego od siebie i ja po prostu, pamiętam, że bo to się trochę powiązało z, z tym, że przestałam jeść mięso, jak miałam 14 lat, moja mama mi powiedziała, że mówi, dobrze, możesz nie jeść mięsa pod warunkiem, że będziesz miała idealne wyniki badań. No to ja nagle z człowieka, który w szóstej klasie podstawówki, jak przychodził do szkoły, pierwsze co to automat, cherry coke i sneakers, bo tak to wyglądało codziennie u mnie. No smakoszka. W tak, tak, jasne. <głoszka> nagle mówię, no dobra, no ale no to muszę mieć dobre wyniki badań, tak? Czyli muszę się dobrze odżywiać. No to zaczęłam eliminować kolejne rzeczy, które potencjalnie mogłyby wpłynąć na to, że że będę niezdrowa, tak? Czyli eliminuję przetworzoną żywność. Bardzo łatwo było mi się rozstać z chlebem, bo to nigdy nie była moja sprawa. No dobra, no to chleb wyeliminowałam, no to co jeszcze mogę? No makarony, mogę przeżyć bez makaronów. Lubię, ale mogę przeżyć. No to jak makarony, to ryż, to już w ogóle nie problem. I wiesz, eliminujesz, 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 aż dochodzisz po prostu do momentu, że, że no się okazuje, że że zawładnąłeś jakoś tym swoim menu do paraliżującego momentu, mhm. takiego, który nie pozwala ci funkcjonować w społeczeństwie. Więc ja to najchętniej wtedy to się spotykałam na wino, bo wino piłam, to moja mama się cieszyła, że wino pije przynajmniej że to jakieś kalorie. I się spotykałam w zasadzie w miejscach, gdzie jest tylko sharing, więc nie muszę nic jeść. Wystarczy, że zjem oliwkę i wszyscy się cieszą, że każdy coś tam zjadł, bo nikt nikomu też na ręce nie mm -hmm. patrzy. Poza mną, bo ja patrzę, co jedzą mm -hmm. wszyscy, oczywiście. Um, chore gówna. Um, więc gdzieś tam po prostu um, ja miałam potrzebę tego, żeby pokazać, że jestem samodzielna wykazać się jako osoba, która kontroluje nad swoim życiem kontroluje sw ma kontrolę nad swoim życiem i to było tym spowodowane. Więc ja chciałam udowodnić, że mogę mieć doskonałe wyniki badań nie jedząc mięsa. I tak było, ja miałam doskonałe wyniki badań. I to było najbardziej popieprzone w tym wszystkim, że byłam w stanie sobie no też myślę, że mi jako kucharzowi było trochę łatwiej poprzesuwać te wszystkie guziczki, tak, suwaczki, że po prostu, że faktycznie mimo że miałam totalną niedowagę to, yy, to miałam cały czas super wyniki badań. Nie miałam nawet anemii. Ale to jest też... Straszna pułapka. I no, to jest straszne. bardzo niepokojące, mhm. bo, bo to jest, myślę, bardzo często, że rodzice chcą, żebyśmy mieli wyniki badań dobre, albo że my chcemy mieć dobre wyniki badań, mhm. albo chcemy pokazać światu, że wszystko jest z nami okej, okay, mhm. mimo że oczywiście w głębi serca wiemy, że tutaj się bardzo dziwne rzeczy dzieją w mhm. nas, ale mamy dowody, więc nikt nie ma podstaw, żeby w jakikolwiek tak. sposób próbować nas zmienić, co w ogóle podważa całą zasadność takich konwencjonalnych badań. Również mm -hmm. na osobną mm -hmm. dyskusję wydaje mi się. Tak. Nie? No bo wiesz, no BMI odchodzi się od BMI, BMI tak. bo BMI jest generalnie. No, nie mówiące o niczym. Nie mówiące o niczym. Um, ale w takim wypadku no to też jest tak, że nie bez powodu na anoreksję, bo też trzeba powiedzieć, że bardzo dużo mężczyzn choruje na anoreksję w tych czasach. Um, nie bez powodu to jest choroba, na którą zapadają bystrzy ludzie. Tak nie mówię tego żeby tutaj sobie coś dodać. Tylko faktycznie tak jest, bo musisz mieć miejsce na tą chorobę. Znaczy, w sensie musisz stworzyć to miejsce. Bo tak, no to też dość szybko może cię ktoś wyłapać i nic z tego nie wyjdzie. A tutaj faktycznie musisz dość dużo główkować i kombinować i oszukiwać i innych, i siebie. i Więc tak to wychodzi, że, że właśnie dlatego potem w takich, kiedy masz takie narzędzia jak wyniki badań i widzisz co jeszcze możesz zrobić, żeby zamknąć komuś usta, żeby ktoś się od ciebie odczepił? No to to tak, to jest myślę bardzo, bardzo niebezpieczne. A wracając do tego, co się dzieje w głowie, czy kiedy byłaś na takiej kolacji ze znajomymi, to nie sięgając po, nie wiem, chlebek Pita czy jakąś inną przekąskę, inną niż właśnie wspomniana jedna oliwka, ty czułaś, że coś zyskujesz, że to jest jakieś Twoje osiągnięcie, czy ty po prostu się bałaś, że rzeczywiście będziesz. Chora, tak? Niezdrowa po zjedzeniu tego. Czy to już były takie nie. lęki przed konkretnymi produktami? Nie, nie, ja się absolutnie czułam lepiej, na pewno. Że to, jest, to, jest, to jest okropne, uważam, najgorsze w ogóle w tym, że, że czujesz się silniejszy, nie? Że czujesz, że ty masz dużo, jesteś dużo bardziej zdyscyplinowany. Czujesz jesteś się lepszy. Dumna. Tak, czujesz się lepszy, bo nie ulegasz pokusom i nie ulegają pokusom. Bo pokusom. E, więc, więc to jest straszne. Że, że ja po takiej kolacji to ja byłam z siebie dumna, nie? Że ja coś tam zamarkowałam, coś tam sobie zgarnęłam, coś tam przemieszałam i wiesz, i, i wszyscy zadowoleni. Czyli masz dobre wyniki badań, ćwiczysz, jesz zdrowe produkty i teoretycznie wpasowujesz Ale też nie jem OK. Też nie jem. Ja ostatni posiłek jadłam o 14. Mhm. Wiesz o co chodzi. Więc to było rano, jogurt z jakimiś tam płatkami, wyliczoną ilością migdałów, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście panika, jeśli nagle migdała mi jednego zabraknie, albo kiedy zaśpierano, bo to też ma wpływ na inne elementy naszego życia, nie? Więc panika taka nawet do płaczu. Potem w drodze do szkoły kawa, wtedy jeszcze mleczna. Słodka, um, bądź jabłko w szkole, to było wymienne. I potem o 14, o 14 jadłam sałatę. I to byłoby na tyle, nie? Po szkole. I pamiętam jeszcze, jak się złościłam, jak moja mama próbowała tam dzwonić do nas do knajpy, żeby mi dorzucali podwójne jajko do, do sałaty, że niby mm. ja się nie zorientuję. Mm -hmm, dokładnie, no, nie do Wiesz, to jeszcze dostawałam furci po prostu na, te, na próbę zabiegów tego typu, nie? Więc ja te posiłki, które jadłam, to ja na przykład je jadłam w pełni, nie? Ja nie mówiłam sałata bez sosu, coś tam? Mm -hmm. Może tam bez grzanek, wiadomo. Ale tak, to jadłam, to naprawdę to była duża porcja sałaty, i tam było dużo sera, dużo wszystkiego, to na pewno było takie porządne danie. Natomiast to było ostatnie, do następnego dnia, do jakiejś szóstej rano, nie? Więc no po prostu ten żołądek był moim zdaniem też bardzo mały. Czyli najadałaś się podczas tych posiłków, ale cały czas byłaś w jakimś deficycie, więc była ta kontrola tego, żeby na pewno nic się nie zmieni, jeśli chodzi o twój Absolutnie. wygląd. Absolutnie. Poza tym, wiesz co? Też jest tak, że osoby, które jedzą w ten sposób, jedzą mało, mają zwykle bardzo dużo energii. I to jest spowodowane po prostu naszą biologią i tym, że jesteśmy no tak nas, po prostu tak nas na natura wyposażyła. Jeśli się głodzimy, to masz kopa energii do tego, żeby szukać pożywienia. Do tego to było. Dlatego jesteś na lekkim takim yy, lekkim takim locie, bo masz, jesteś nadaktywny. Przez to, że po prostu masz cały czas wyczulenie na to, żeby tego jedzenia szukać, no. Oczywiście nie szukasz, ich. bo wiesz, mm -hmm. kiedy będziesz jadł oczywiście następnym razem. Ale to wcale nie powoduje tego, że jesteś ospały, chodzisz jak mimo, zasłaniasz się i tak dalej. Przynajmniej w moim wypadku. Może kiedy jest anemia, to inaczej to wygląda. Ale też myślę sobie o tym, że jest dużo osób, które z takiego miejsca zaczęły rzeczywiście sobie dokładać więcej posiłków, bo zorientowały się, że mają problem Wyglądają tak, a nie inaczej, czy nie, nie mają miesiączki i mhm. stwierdziły, że muszą coś zmienić. I tak, jak ty powiedziałaś, że też w taki mocno kontrolujący, ortoelektryczny sposób stwierdziły, że trzeba zacząć po prostu jeść, żeby, żeby zachować to prawdziwe zdrowie, cokolwiek to znaczy. Mhm. I jeżeli, do mnie przychodzi taka refleksja, jeżeli, jeżeli my sobie nie przepracujemy tego, o co nam tutaj tak naprawdę chodziło, mhm. to ten mindset zostanie z nami. Zawsze, nawet jeśli już te posiłki będą większe i, i nie będzie już tam tego elementu rzeczywiście no, głodzenia się, to mhm. te mechanizmy się po prostu nie zmienią i, i to jest takie niepokojące, bo właśnie wracając do, do całej idei ortoreksji w XXI wieku, my nie mamy zbyt wielu remediów na to. My cały czas przyklaskujemy takiemu stylowi życia i pytanie brzmi, czy rzeczywiście ten styl życia jest dla nas zdrowy, bo osiągamy jakby odhaczamy wszystkie boksy zdrowego życia. Mm -hmm. nie? Tak jak mówiliśmy, jemy najlepsze produkty, dbamy o jakość, dbamy o częstotliwość posiłków i, i ćwiczymy i, i wszystkie inne dodatkowe wiesz, rytuały, które możemy sobie dołożyć. Jesteśmy w kanonie zdrowia. Ale czy my jesteśmy zdrowi? No nie. Oczywiście, że nie. Natomiast wiesz co, wydaje mi się, że też yy, ilość jest ważna, ale dla mnie, wracam do tego żywienia intuicyjnego, intuicja jest najważniejsza. W momencie, kiedy Um, oddajemy się planowi żywieniowemu, to, yy, to zagłuszamy totalnie naszą intuicję. Po prostu nie ma jej. Uważam, że to ma jakąś zasadność w momencie, kiedy ktoś naprawdę yy, bardzo się gdzieś tam roztył, jest otyłym człowiekiem tak jakby z medycznego punktu widzenia, jest otyłym człowiekiem, ma nadwagę lub ma nadwagę. I chcę wrócić do tego co jest dobre. Czyli chcę yy, w końcu zrozumieć ile to jest porcja. Jaką ilością powinien się najadać, żeby tak jakby wrócić do bazy. To jasne, to rozumiem, bo wtedy to sobie yy, przekładasz, masz ten plan i on potem pozwala ci przez jakiś czas trochę zmniejszyć ten żołądek, żebyś nie był non stop głodny i potem Możesz myśleć o tym żywieniu intuicyjnym, żeby po prostu trochę pójść ze sobą, a nie karać się jedzeniem czy czuć się coraz gorzej, jedząc rzeczy, które po prostu impulsywnie jakoś ci wskakują. Ale w przypadku osób, które są no po drugiej stronie skali czy też wagi, to uważam, że że to żywienie intuicyjne jest potencjalnie najzdrowszą możliwą opcją. Tylko musimy się odkleić od tego, że nie chodzi nam już o wagę. Jako o cyferkę. No ale właśnie też mówisz, że jesz teraz częściej cukier, że pozwalasz sobie na jakieś słodycze, że też mhm. nie masz żadnych... Kiedyś słyszałam jakąś twoją wypowiedź, że jesz wszystko. Mhm. Że po prostu nie masz żadnych zasad, czy ograniczeń. Mhm. Czy powiedziałabyś, że nadal odżywiasz się zdrowo, mimo że zupełnie inaczej wygląda prawdopodobnie twój talerz? Wiesz co, no, na pewno mogłam być, bo mogłabym jeść mniej cukru, to na 100%, ale cały czas yy, przede wszystkim dla mnie co jest najistotniejsze, nie jem żywności przetworzonej. I tego bardzo unikam, tak? Czyli jakiem słodycze to to też nie są słodycze z supermarketów w większości wypadków, chyba że czekolada po prostu. Mm, tylko są to do no, wypieki czy jakieś tego typu rzeczy. Więc, więc tej, unikam tej najgorszej, najgorszego typu żywności, tych najgorszych tłuszczy i tak dalej, Bo ja na przykład no, mam to błogosławieństwo, że ja po prostu kocham warzywa, nie? Kocham, kocham warzywa, kocham surowe ryby, surowe mięso. W ogóle no, ja najchętniej to wszystko jadła na zimno, poza ramenem, który też kocham. Ale tak, no to ja nie mam problemu, bo ja po prostu lubię zdrowe rzeczy i to jest hmm. dla mnie spoko poza cukrem. Cukier jest niezdrowy w, takim, w takiej ilości, bo generalnie też jest zdrowy jeśli chodzi o mózg i rozwój człowieka. To nie możemy się zupełnie pozbyć cukru. Natomiast lubię warzywa, więc żyję inaczej. Na pewno jem za dużo cukru w tej chwili według wszelkich norm. Myślę, że tak ale czuję, że moje, że moje ciało dobrze funkcjonuje i, i też tak jakby pozwalam sobie na to, mm. bo zarywam nocki, produkuję dużo mleka. Wiesz, no tak jakby też wiem, że pewne deficyty muszą być nad, nadrobione, więc też oddaję tę władzę. Jak za parę miesięcy skończę karmić piersią, no to wtedy będę się zastanawiać. Wiesz, mówię dobrze, to już nie schodzi te 500 kalorii teraz na mleko, co <grym>, schodziło, tylko no teraz trzeba już zacząć to inaczej troszeczkę układać. Ja lubię takie porównanie, że czasami szczęśliwy, wyluzowany, rozmawiający z przyjaciółmi Włoch, który je pizzę, makaron i popija to winem, będzie miał znacznie zdrowszy styl życia, będzie żył dłużej, szczęśliwiej i spokojniej niż idealna w swej rutynie, zjadająca wielką jarmużową sałatkę, po prostu zestresowana warszawianka. Mhm. I, I to jest takie, myślę, też. Smutne i radosne zarazem, że czasami nie chodzi o to dokładnie, co w siebie wkładamy, tylko z jakim nastawieniem, Absolutnie. i co się dzieje w środku, 100%. i co jest wokół tego jedzenia, jakie mamy, właśnie jak, jakie to jedzenie pełni funkcję. Ono oczywiście może być super ważne, bo też to jest, myślę, mega trudne dla wielu osób, które mają historię związaną z zaburzeniami odżywiania, że wokół tego jedzenia jest tak dużo negatywnych skojarzeń i, i właśnie historii, że ciężko jest nam. Po raz kolejny mieć ten luz związany z, z biesiadowaniem, ucztowaniem, dzieleniem mm -hmm. jedzenia. I to też jest moje pytanie do Ciebie: że w jaki sposób Ty też odbudowałaś tą radość, to, to wzruszenie nad smakiem, o którym powiedziałaś, to, żeby mm -hmm. dzielić, żeby, żeby, żeby karmić, żeby to jedzenie było czymś radosnym w naszym życiu? To znaczy, wiesz, to karmić, to żeby ja nam czułam, się tutaj że nie powiesz. pomyliło. Karmić, to żeby nam się tutaj nie pomyliło, gigantyczna ilość y, anorektyków to są ludzie, którzy karmią i karmią zawodowo. I ja też widzę u siebie, jak prowadzę jakieś warsztaty, to widzę dziewczyny, które wiem, że są zaburzone. Mhm. Y, bo po prostu tak jest. Y, to są ludzie, którzy mają obsesyjną potrzebę mieć kontakt z jedzeniem, mimo że go nie jedzą. Dlatego bo jest bardzo dużo takich właśnie chudych cukierniczek, cukierników, którzy mają 18-20 lat i ja potem widzę, jak już wszystko jest skończone i wszyscy się zajadają, a oni tak po prostu siedli, położyli to, odkroili sobie kawałek, resztę odłożyli, że niby do domu, że niby dla chłopaka, że niby obojętnie coś tam. I, i to jest tyle, nie? Niestety, no, ciężko jest, bo ta, ta potrzeba bycia przy tym jedzeniu jest za duża. Ta potrzeba też karmienia, też po to, żeby się poczuć właśnie ze sobą mhm. trochę lepiej. Niestety, bo to jest skala porównania. Idziesz ulicą, sobie myślisz o Jezu, nie widzę nikogo chudszego niż ja. Super. Wiesz, chora, bania. Tak. A ja pamiętam w jakim byłam w szoku, jak nagle przytyłam i się faceci zaczęli mną jakkolwiek interesować. Ja mówię, jak to? Przecież ja byłam taka chuda, a teraz to jestem mhm. w ogóle taka niechuda. I, i to było ciekawe doświadczenie że to my jesteśmy w pułapce własnej głowy, totalnie. Więc, ym, więc, więc trochę odleciałam od pytania. Ja pytałam o to, jak się nauczyłaś z powrotem rozkoszować Ach, jedzeniem. Też z, wiesz co? z innymi ludźmi wokół. Yy, wydaje mi się, że po pierwsze, faktycznie zrobił to sport, który mi dał mandat do tego, żebym więcej jadła, skoro uprawiam więcej sportu. No, Pech chciał, ja też długo nie rozumiałam, co się z moim ciałem dzieje, bo ja po prostu e, uprawiając sport bardzo łatwo nabieram masy mięśniowej. Ja się robię bardzo łatwo duża. Mhm. E, jestem takim marzeniem e, kulturystycznego trenera. Więc, e, bo po mnie naprawdę bardzo szybko ćwiczenia widać. Natomiast sport pozwolił mnie odciążyć psychicznie z tego, że mogę zacząć jeść. I to była pierwsza taka Rzecz, która mi bardzo dużo dała. No potem oczywiście bardzo dużo dała, dało mi dało mi dzieci i dała mi ciąża, która po prostu dla mnie rządziła się własnymi prawami. Absolutnie nie poszłam w jedzenie za dwoje, mhm. um, ale poszłam w to, że mogę przejść te ciąże tak, jak podpowiada mi moje ciało. Więc odpięłam się od jakichkolwiek schematów. W ogóle nie, wtedy nie pilnowałam niczego poza tym, co uważam, co czuję. Bo chciałam, żeby moje dziecko było zdrowe, ale też chciałam, żeby to właśnie było jak najbardziej naturalne, pierwotne, bliskie tego, co mam w środku. I to już tak naprawdę pozwoliło mi się, mi się wyzwolić, mam wrażenie, tak jeszcze na jakimś innym w ogóle poziomie. To na koniec powiedz mi, jak w takim razie podchodzisz świadoma swoich doświadczeń i tego, co Twoja głowa potrafi wyprodukować jako narrację wokół jedzenia. Jak starasz się podchodzić do karmienia właśnie swoich dzieci? Czy zastanawiasz się nad tym, że nie chcesz przerzucić jakichś swoich, mówiąc w cudzysłowie, czy to jest brzydkie słowo, mhm. spaczeń, tak, na, na drugiego człowieka, wiedząc, ile dzieci wysysają z naszym mlekiem? Mhm. Wiesz co, po pierwsze staram się nie oceniać i nie oceniam tego, jak one jedzą, ile jedzą. Yy, nie ma oczywiście rzeczy w stylu, nie bawimy się jedzeniem. Jedzeniem trzeba się bawić, bo jak my byśmy zobaczyli w dżungli coś nowego, to też musielibyśmy to powąchać, dotknąć ręką, rozmazać sobie w palcach, polizać i się zastanowić jeszcze chwilę. Yy, więc też no, staram się rozwijać tą intuicję. W, w Nenie no Bernard na razie dopiero zaczął rozszerzanie diety, więc marchewka wjeżdża jak złoto. To jest super. Yy. I ja ich tak nie ograniczam. Nie, nie powoduję w nich deficytów. To nie jest tak, że moje dzieci nie jedzą cukru. Nie. Jedzą. Ja nie powoduję, tak jakby też nie sprawiam, żeby miały poczucie, że będą czekały, aż się wyrwą na pierwszą wycieczkę szkolną, czy zobaczą e, sklepik szkolny, żeby napaść po prostu na wszystkie e, szeleszczące słodycze, jakie im wpadną w, w, w rękę. Tylko, żeby to było wszystko jawne, nie? I żeby można było o czymś pogadać, żebyś wiedział, że jeśli zjadła to słodkie, no to dobra, no to teraz jej mówisz, słuchaj, zjadłaś już czekoladkę, no to teraz jednak już jemy normalne rzeczy, bo, bo brzuch cię będzie bolał, cokolwiek. Ale żeby ona też rozumiała, dlaczego są pewne mechanizmy, ale też żeby, żeby nie czuła, że w jakiś nielogiczny sposób ja jej czegoś zakazuję. Tylko, że wszystko jest dla ludzi, po prostu ze wszystkiego trzeba umieć korzystać. I moim zdaniem to jest najważniejsze, żeby nauczyć człowieka korzystać z własnego ciała i właśnie podłączyć go do tego intuicyjnego jedzenia. To powiedz nam jeszcze, jak jesz intuicyjnie na co dzień. Czy masz jakąś, mimo wszystko, strukturę, regularność swoich posiłków i tego, co zjadasz, czy to zależy? Wiesz co, jakąś tam mam strukturę, ale to też no, mój zawód wygląda no, mój zawód źle powiedziałam, moje, moje codzienne zajętości, bo już o jednym zawodzie po prostu ciężko jest mówić, wyglądają na tyle dynamicznie, że, że to wygląda różnie. Natomiast zwykle no śniadanie jem z Neną. Mój mąż ostatnio przestał jeść śniadania. Um, kombinuję z postem przerywanym. Może, może, ale no tak już. No dobrze, on musi, on musi po swojemu intuicyjnie. Więc ja po prostu jem z moją córką i często po prostu po niej dojadam. Bo ona ma różne loty z tym jedzeniem, a w ogóle z jedzeniem nie ma problemu, bo je super. No i też stałą jakąś jest to, że jak mój mąż wraca z pracy tam po 17, to że sobie coś jemy wspólnie. A tak? To jest wolna amerykanka. To jest wolna amerykanka. Staram się jeść warzywa, bo je lubię i czuję się po nich bardzo dobrze. I to jest, i to jest pewna stałość. Warzywa i jajka to jest stałość w moim życiu. Ale masz także z takiego stanu pewnie planowania każdego konkretnego posiłku i bycia przygotowaną na niego w zależności od mhm. tego, jak wygląda twój dzień. Masz teraz taki luz, żeby po prostu zjeść wtedy, kiedy jesteś głodna i wtedy zamawiasz? Czy robisz sobie jedzenie, że pomyślisz sobie, że prawdopodobnie będę potrzebowała coś zjeść w ciągu dnia? Czy, czy zupełnie spontanicznie? Na pewno spontanicznie. nie planuję, nic sobie nie szykuję wcześniej. Wiesz, ja też ja jestem cały czas w gastronomii, nie? Mhm. Ja tak naprawdę przebywam z knajpy do knajpy przez cały dzień. Ja jestem non stop w jakiejś knajpie. Mhm. E, albo za chwilę będę. Jeśli nie teraz, to w ciągu dwóch godzin na pewno będę w jakiejś kolejce. No tak, no, no rzeczywiście wspomniałam o tym elemencie, no. że jednak jakbyś chciała coś zjeść, to na pewno coś się znajdzie. Na pewno coś się znajdzie. <laughs> mm, ale mam tak, że raczej sobie się dobra, na przykład czuję lekki głód, sekundę, kiedy ja jadłam. Jadłam rano z Neną, dobra, ona zjadła dwa jajka, ja zjadłam pół. Dobra, mogę być głodna, to jem, bo jak nie jem teraz, to, znie, to zjem dopiero tam za dwie czy trzy godziny. A jednak mam to, że jak jestem głodna, to jestem zła. Więc sobie ja myślę, dobra, to coś tam złapię sobie, żeby jednak ym, też nie, nie głodować, bo to też w ogóle nie o to chodzi. Ja też mam w głowie to, że ten metabolizm musi być rozpędzony, więc musisz jeść regularnie, żeby to tam sobie wszystko dobrze działało. Ym, I tak raczej do tego podchodzę, że patrzę wtedy, co akurat mogę zjeść i jem. I to działa mi dość. Dość dobrze, no ale mówię, no mam tę nietypową sytuację komfortową, że mam jakieś jedzenie zawsze koło siebie, więc nie muszę tego planować. I cieszę się z tego strasznie. No a jaka jest najlepsza rzecz, jaką dało ci to odpuszczenie kontroli i planowania i nabranie takiego, takiej właśnie niepewności wręcz względem jedzenia? Wiesz co, luz. Ja się w ogóle nie spinam. To jest takie miłe, po prostu sobie żyję i reaguję na życie tak, jak ono płynie. I to jest... To... Przepiękna sprawa. Może decydować o sobie na bieżąco. To jest prawo dorosłego człowieka, z którego warto korzystać. Wolność. Wolność, owszem. Wolność do tego, żeby też móc tym jedzeniem się delektować, bo jest wspaniałe i pyszne. No i wspaniałe. Dzięki, Lara. Dziękuję Ci bardzo za to, że opowiedziałaś swoją historię i też przy okazji pokazałaś nam, że można pomimo tych swoich różnych przeżyć, nadal mieć jedzenie w swoim życiu i je uwielbiać i dzielić się nim z innymi. Można i warto. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki. Jeśli regularnie słuchasz mojego podcastu, będzie mi miło, gdy znajdziesz chwilę na wystawienie mu oceny. Zrób to w aplikacji, w której słuchasz mojego podcastu. Jestem bardzo wdzięczna za ten mały gest, bo dzięki niemu mój podcast może dotrzeć do nowych osób. A jeśli masz ochotę na więcej, posłuchaj mojego nowego programu, czyli Myśl na Dziś, który również jest dostępny na Spotify, iTunes i YouTube. To kilkuminutowe wypowiedzi gości mojego podcastu, które pomogą ci lepiej zacząć dzień.